Tak jak w poprzednich odcinkach, goszczę księdza doktora Marka Dziewieckiego. Witam serdecznie. Pozdrawiam i też się naprawdę cieszę spotkaniami przez telewizję z naszymi młodymi odbiorcami. Księże Marku, dziś kolejny ważny temat. Poruszamy kolejną sferę, czyli sferę moralności. Co to takiego jest moralność? Jest to słowo, które się źle kojarzy w naszych czasach. Od razu chcę o tym powiedzieć. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, niekoniecznie spośród naszych telewizów, ale spośród innych grup, kojarzy moralność z moralizowaniem, ze średniowieczem, mówiąc tak z ironią, z czymś zbędnym, z jakimś takim niepotrzebnym robieniem sobie wyrzutów sumienia, ze sferą, która już w naszych czasach jest mniej więcej niepotrzebna. Więc słowo moralność, sfera moralna nie jest zbyt cenione wśród młodych ludzi, przynajmniej tych, którzy mają problemy z życiem, jak się okazuje. I dlatego, kiedy zaczynam rozmowy na te tematy, na przykład z młodzieżą w szkołach czy ze studentami, to zaczynam w ten sposób. Mówię tak, moi drodzy, porozmawiajmy teraz o kolejnej sferze w naszym człowieczeństwie, w naszym wewnętrznym bogactwie, ale chcę od razu przestrzec. Ta sfera, o której chcę teraz powiedzieć i porozmawiać z wami, odnosi się wyłącznie do ludzi inteligentnych. Więc ci z was, którzy się oceniają jako niezbyt inteligentni, niech wyjdą, po prostu bo to się do was nie będzie odnosić. I mówię to oczywiście z uśmiechem, bez agresji, nie daj Boże, ale z takimi właśnie słowami i patrzę na reakcję. Wtedy od razu się budzą, że tak powiem, nawet jak byli już troszkę zmęczeni, to tak podnoszą głowy z zaciekawieniem i zastanawiają się, co to będzie, że tylko dla inteligentnych. Oczywiście nikt nie wychodzi, każdy się uważa za wystarczająco inteligentnego i dobrze, więc nikt nie wychodzi, natomiast są zaintrygowani, o czym to będzie, o szachach może, czy o jakiejś fizyce nuklearnej, czy jeszcze o czymś takim, gdzie trzeba dużego myślenia. I wtedy ja, jak troszkę odczekam, że był efekt, patrzę znowu na twarze tych moich rozmówców i mówię, cieszę się, że żeście zostali. Taką miałem nadzieję, że wszyscy jesteście inteligentni, nikt nie będzie musiał wyjść. I w związku z tym chcę wam wyjaśnić. Otóż ta sfera, o której teraz powiem, odnosi się do was wszystkich, bo wszyscy jesteście inteligentni. Więc jeszcze są bardziej zaciekawieni, wtedy mówię, chodzi o sferę moralną. Tak czasami taki lekki jęk rozczarowania. Sfera moralna? To może wróćmy do seksualności, do płciowości, może do uczuć, to ciekawsze. To też jest bardzo ciekawe. I wtedy wyjaśniam to, co chcę teraz naszym telewizjom też wyjaśnić. Otóż, co to jest sfera moralna? Sfera moralna jest to sfera niezwykłej inteligencji, podkreślam, to jest sfera niezwykłej inteligencji, aplikowanej do naszych własnych zachowań. Już to wyjaśniam. Otóż moralność to zdolność odróżniania tych zachowań, przez które się rozwijamy, od tych zachowań, przez które wyrządzamy krzywdę sobie czy innym ludziom. Zdolność odróżniania. Celowo nie mówię zdolność odróżniania dobra od zła, bo to tak ktoś powie, no to jest takie ogólne, co to jest dobro, co to jest zło, co to jest prawda, co to jest fałszne. A więc nie dam się nabrać, mówiąc z uśmiechem, na takie akademickie rozróżniania, tylko precyzuję. Sfera moralna, powtórzę, to jest niezwykła wręcz inteligencja, dzięki której odróżniam to, co mnie rozwija, od tego, co przynosi krzywdę mnie, tobie, nam, razem i całej ludzkości. A więc zdolność odróżniania tego, co rozwija, od tego, co krzywdzi, tego, co przynosi radość, od tego, co przynosi cierpienie. I teraz pytanie, może na pierwsze powtórzę, dlaczego to jest inteligencja? Dlatego, że jak się okazuje, mamy z tym problemy. Nie ma problemów, na przykład człowiek, żeby odróżnić na skrzyżowaniu zielone światło od czerwonego. Tam nie trzeba wielkiej inteligencji. Nie trzeba też wielkiej inteligencji, żeby odróżnić 10 zł od 100 zł. To nawet przedszkolaki odróżniają. Nie ma też potrzeby wielkiej inteligencji, żeby odróżnić, powiedzmy, w sklepie szynkę od salcesonu. To też na ogół rozróżniamy. Nie ma w tym wielkich problemów. Natomiast okazuje się, że odróżnianie tego, co rozwija, od tego, co krzywdzi, to już wymaga niesamowitej inteligencji. I teraz pytanie, czy taka inteligencja w odróżnianiu dobra od zła, mówiąc tak najogólniej, czy ta inteligencja jest nam potrzebna? Może niepotrzebna jest. Otóż jest nam śmiertelnie potrzebna. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest kimś jedynym na tej ziemi, kto potrafi skrzywdzić samego siebie. Samego siebie. Nie tylko innych ludzi, ale ci inni mogą być mądrzy się bronić. Natomiast samego siebie człowiek potrafi skrzywdzić okrutnie, do samobójstw włącznie, do śmiertelnych uzależnień włącznie. I kto mnie przed tym obroni? Jak ja jestem wrogiem dla samego siebie? Otóż gdyby człowiek nie krzywdził ani innych, ani samego siebie, niepotrzebna byłaby zdolność odróżniania tego, co rozwija, tego, co niszczy, bo by nic mnie nie niszczyło. Natomiast fakty są takie, że mamy wśród młodych ludzi, dorosłych,
alkoholików, narkomanów, rozwiedzionych, chorych psychicznie, przestępców, załamanych, samobójców i tak dalej. Więc mamy wśród ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień, nieraz może we własnym domu, ludzi bardzo nieszczęśliwych. Ludzi, którzy pokrzywdzili innych i którzy krzywdzą drastycznie nieraz samych siebie. I skoro taki jest fakt, no to nie jest nasz wymysł, to są statystyki, które możemy wyczytać i kroniki kryminalne i policyjne. Skoro takie są fakty, że niektóre zachowania nas rozwijają, a niektóre prowadzą do więzienia czy do śmierci, skoro takie są fakty, to człowiek inteligentny odróżnia te pierwsze zachowania od tych drugich, jeśli jest inteligentny i na tym polega właśnie inteligencja. I to jest inteligencja, która dosłownie ratuje życie, ale nie w przenośni, dosłownie. Bo jeżeli ktoś nie odróżnia tego, co rozwija, od tego, co prowadzi do śmierci, no to będzie robił to, co prowadzi do śmierci, bo to jest łatwiejsze. Bo to jest łatwiejsze. Święty Paweł, którego rok teraz przeżywamy, genialnie to zdiagnozował, tą sytuację, w której żyjemy. Mianowicie, czynię zło, którego nie chcę, a nie dobro, którego pragnę. Biedny ja człowiek, krzyczy Święty Paweł. Ja to codziennie dosłownie rozmowa, zwłaszcza indywidualnych, w telefonie zaufania, codziennie doświadczam tej prawdy o tym, że ktoś z młodych czy dorosłych ludzi zaczął czynić zło, którego nie chciał, zaczął sobie wmawiać, bo tak wtedy jest wygodniej, że to nie jest wcale zło, że to wcale nie niszczy, nie krzywdzi, no i aż dochodzi do takich stanów, że już jest rozpacz i że albo sobie odbiera życie, albo rozpaczliwie szuka pomocy. A więc mało, że zło jest łatwiej czynić niż dobro, to jeśli jeszcze byśmy mieszali zło z dobrem i nie mieli tej inteligencji rozróżniania, to byśmy tylko czynili to, co złe i byśmy wszyscy się zniszczyli. A więc inteligencja moralna to jest inteligencja, która nam dosłownie ratuje życie. Jest w księgarniach wiele książek o różnych tam formach inteligencji. Inteligencja emocjonalna, inteligencja jakaś tam profesjonalna, inteligencja jakaś tam jeszcze. Ale ja nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś napisał książkę o inteligencji moralnej, o tej najważniejszej, a szkoda. Jakie są kryteria zagrożenia? Jak w każdej dziedzinie, także w tej istnieją zagrożenia. Niestety wszystko człowiek potrafi wypatrzyć, nawet najpiękniejsze sfery. Sfera moralna, sfera tej inteligencji w rozróżnianiu dobra od zła jest przecież przepiękną sferą, przepiękną zdolnością, ale i to można wypatrzyć. Jakie są zagrożenia? Jak zwykle postawy skrajne. Pierwsze zagrożenie no to jest bezmyślność w sferze moralnej, brak jakiejkolwiek wrażliwości. Zwykle to się przejawia tak w cudzysłowie nowocześnie. Na przykład ktoś, kto mówi bądź tolerancyjny, nawołuje do bezmyślności. Teraz chyba będzie szok u niektórych z naszych telewizorów, ale już to wyjaśniam i mam nadzieję uzasadnię. Otóż jeżeli ktoś mi mówi bądź tolerancyjny dla wszystkich, to co to znaczy? To znaczy, że mam być tolerancyjny dla przestępców, dla pedofili, dla bandytów, dla demoralizatorów. Otóż ja mogę być tolerancyjny w sferze gustów i smaków. I tylko tam. Jeżeli ktoś woli zupę pomidorową, a nie ogórkową, a niech je pomidorową. Jeżeli ktoś woli zieloną czapkę, a nie czerwoną, a niech kładzie zieloną. Czyli tak zwane rób to, co chce tam. Tak. Natomiast w odniesieniu do zachowań, postaw człowieka, nie ma miejsca na tolerancję. Bo jeżeli jestem inteligentny, właśnie inteligentny w sferze moralnej, to wiem, że niektóre zachowania rozwijają nas, a niektóre krzywdzą. To jeżeli widzę, że robisz coś, co cię rozwija, to cię wspieram. Nie toleruję, tylko wspieram aktywnie, z radością. A jeżeli robisz coś, co cię krzywdzi, to cię upominam. No chyba, że cię nie kocham i nie zależy mi na tobie. Czyli ubóstwienie tolerancji, postawienie tolerancji na pierwszym miejscu, aplikację tolerancji nie tylko do gustów i smaków, gdzie rzeczywiście ona jest dobra, tylko aplikacja tolerancji do postaw człowieka w życiu jest przejawem bezmyślności moralnej. I jest no, taką zachętą do tego, by nie odróżniać dobra od zła. By uwierzyć, że wszystko jest dobre. No, wtedy, tylko wtedy mógłbym wszystko tolerować, gdybym sobie wmówił, że wszystko jest dobre. Na tym polegał grzech pierworodny. W jednej z naszych poprzednich rozmów o tym wspomniałem, a tu powtórzę, bo to jest takie ważne. Grzech pierworodny polegał na tym, że pierwsi ludzie sobie wmówili, że sami odróżnią dobro od zła i na jaką sztuczkę wpadli, na jaki pomysł, że wszystko jest dobre. To jest najlepsze rozróżnianie dobra od zła. Oczywiście mówię dla bezmyślnych ludzi twardym językiem, że wszystko jest dobre, więc wmówienie sobie, że wszystko jest dobre. Dlaczego? No bo to jest wtedy wygodne, bo mogę robić co chcę, jak sobie wmówię, że wszystko jest dobre. Ale to jest po prostu bezmyślność. Czyli największym zagrożeniem w sferze moralnej jest wmówienie sobie, że wszystko jest jednakowo dobre, każde zachowanie i że wszystko trzeba tolerować. W innych ludziach, także w samym sobie.
no ktoś, kto sobie takie głupstwa wmówi, no nie tylko Jezus mu powie głupcze, dlaczego nie używasz inteligencji, nie obserwujesz zachowań ludzi, nie wyciągasz wnioski, powie mu więc głupcze, ale taki człowiek się straszliwie skrzywdzi, przy okazji skrzywdzi innych. A druga skrajność, drugie zagrożenie, no to jest błędna, zdeformowana sfera moralna. I tutaj mogą być w tejże skrajności jeszcze dwie takie postawy błędne, jako takie podgrupy błędów. Mianowicie jedna skrajność, w tej skrajności, to jest sumienie nadwrażliwe i skrupulanctwo. A druga skrajność to jest sumienie, że tak powiem, niedowrażliwe, używając neologizmów, za mało wrażliwe. I takie sumienie za szerokie, że wszystko tam uchodzi w sumie za dobro. Czyli niby ktoś mówi, no tak, są zachowania, które niszczą, są zachowania, które rozwijają, trzeba odróżniać jedno od drugiego, więc nie zakłada tutaj bezmyślności, ale właściwie wychodzi, że wszystkie zachowania są w praktyce dobre. To jest takie sumienie za szerokie. A chcę zwrócić uwagę też na takie skrupulanstwo, to też jest zaburzenie moralne. Jeżeli ktoś wszędzie upatruje winy i grzechu, także tam, gdzie go nie ma, czy gdzie nie ma grzechu ciężkiego, to dręczy siebie, dręczy innych ludzi zwykle wtedy. No, Bóg też wtedy razem z tym człowiekiem cierpi, bo Bóg cierpi z każdym, kto cierpi. I jest to takie cierpienie no bezsensowne, bo niepotrzebne zupełnie. A więc skrupulanstwo nie jest jakąś wzruszającą formą wyjątkowej wrażliwości moralnej, tylko jest zaburzeniem. Powiedzmy sobie to bardzo jasno. Więc jednym dramatem jest niedostrzeganie grzechu tam, gdzie ten grzech jest, ale równie wielkim dramatem jest dostrzeganie grzechu tam, gdzie go nie ma. Na przykład w emocjach, o czymś mówili w jednej z audycji poprzednich. Także powtórzę, bo lubię tak syntetyzować. Jednym zagrożeniem jest bezmyślność moralna i wmawianie sobie, że wszystko jest dobre, a drugim zagrożeniem jest niewłaściwa wrażliwość moralna, czyli albo sumienie skrupulanckie, albo sumienie zupełnie luźne, które wszystko uzna w praktyce za dobro. Jeżeli zejdą się te dwa zagrożenia, to co wtedy? Naraz? O, to rzadko się. Chyba jeszcze nigdy nie spotkałem kogoś, kto by jednocześnie miał... Chodzi o to, że skrupulant w jednej dziedzinie, a za szerokie sumienie w innych. To teraz tak na gorąco myśląc, jest to wszystko możliwe, bo człowiek ma taką fantazję, także w błądzeniu, nie tylko w miłości, że może wszystkie możliwe godzić ze sobą skrajności i zaburzenia, ale mówiąc z całą powagą, to jest to możliwe, kiedy człowiek ma jakby dwa sumienia, ale je aplikuje do dwóch różnych dziedzin życia. Na przykład w dziedzinie seksualnej jest aż za ostry w ocenie siebie, nawet jakąś spontaniczną myśl, która samą przyjdzie, traktuje jako grzech, nawet ciężki, a na przykład oprogramowanie komputerowe kradnie, ma nielegalne i to go w ogóle nie rusza, nie? Na przykład. Czy sięga po papierosy czy alkohol i w ogóle sobie nie robi niepokoju sumienia, że przecież krzywdzi siebie. A więc na tej zasadzie jest to możliwe, że w jednej dziedzinie życia ma sumienie no, zbyt nadwrażliwe, ma wręcz chorobliwie nadwrażliwe, a w innej dziedzinie aż za szerokie. To jest też możliwe. Także tu, że tak powiem, repertuar zaburzeń także w sferze moralnej jest bardzo szeroki. Jeżeli jest kryterium zagrożeń, to jest kryterium dojrzałości. Jak jest kryterium na szczęście dojrzałości? Jest, także tutaj w sferze moralnej. Otóż mówiąc najkrócej, dojrzałość moralna polega na tym, że ja trafnie rozróżniam to, co rozwija, tego, co niszczy. Trafnie rozróżniam stopień winy moralnej, jeśli tam się coś pojawiło złego. Trafnie rozróżniam stopień grzechu. Po prostu robię to trafnie. Wszystko, co jest inteligentne, jest trafne. Jest dostosowane do rzeczywistości. Wtedy jest trafne. Teraz pani redaktor może się uśmiechnąć i powiedzieć, no to każdy z nas i każdy z telewizorów może powiedzieć, no ja mam trafne to sumienie i mam trafną tą wrażliwość moralną. Czy jest jakieś kryterium, po którym można to poznać? A nie tylko, że ktoś tak sobie powiedzmy oceni. Jest takie kryterium. Otóż sądzę, że takim najprostszym kryterium to jest precyzyjne rozróżnianie czterech pojęć. Ale teraz nie będzie wykład, tylko naprawdę coś bardzo praktycznego. Otóż jest takie cztery pojęcia związane ze sferą moralną. Krzywda najpierw, potem wina, grzech i zadośćuczynienie. To są cztery pojęcia podstawowe dla sfery moralnej, dla tej inteligencji moralnej. Ktoś inteligentny moralnie umie precyzyjnie rozróżniać te cztery pojęcia. Otóż najpierw krzywda. Co to jest krzywda? Krzywdą jest każde zachowanie, które wyrządza zło mnie samemu czy tobie,
które prowadzi właśnie od samej definicji do czegoś bolesnego, do jakiegoś upokorzenia, do niesprawiedliwości. To jest krzywda. Jakiekolwiek zachowanie, przez które ja krzywdzę siebie, samego czy ciebie. Ale uwaga, nie każda wyrządzona krzywda jest winą moralną. Wina moralna ma miejsce tylko przy tych krzywdach, które wyrządzam sobie czy tobie świadomie i dobrowolnie. Jeżeli na przykład jadę samochodem bardzo przepisowo przez jakąś miejscowość, nawet poniżej 50 na godzinę, tak jak przepisy mówią, ostrożnie, jestem oczywiście trzeźwy, absolutnie samochód sprawny, inaczej bym nie pojechał, wszystko w porządku i nagle mi wybiega, nie daj Boże, no taki przykład drastyczny, dziecko pod koła za piłką, niepilnowane przez rodziców, wina rodziców, i wpada dosłownie na mój samochód, ja nie mam żadnych szans zareagować, no i dziecko powiedzmy jest tam, no, załóżmy lekko ranne na szczęście, żeby był taki w tym dramacie miły akcent. Otóż to ja tym moim samochodem wyrządziłem krzywdę dziecku, ale nie mam żadnej winy moralnej. Jedyną winę moralną, którą ktoś tu może mieć, to są rodzice tego dziecka, które dziecko też nie ma, powiedzmy to czteroletnie winy, nie mają świadomości zagrożeń, więc ja żadnej winy nie mam, natomiast ja jadąc tym samochodem, no to ja wyrządziłem krzywdę temu dziecku, ale bez żadnej winy moralnej. Czyli wina moralna jest tylko wtedy, kiedy coś zrobię złego sobie czy tobie, świadomie i dobrowolnie. Trzecie pojęcie, które jest tu bardzo ważne, to jest grzech. Otóż tu chcę być bardzo twardo, że także my, księża, zwykle dajemy błędną definicję grzechu. Mianowicie najczęściej, przynajmniej ja tak słyszę, że grzech to jest obrażanie Pana Boga jakimś złym czynem. Otóż chcę wyjaśnić naszym telewizjom, że Pan Bóg się nie obraża. Bóg, który jest miłością, cieszy się, kiedy my się rozwijamy i jesteśmy szczęśliwi, i cierpi, kiedy błądzimy. Cierpi, nie obraża się. Bóg, mówiąc tak z uśmiechem, nie jest gorszy od naszych rodziców. Jeśli mamy rodziców, którzy nas kochają i ci rodzice dowiadują się o czymś złym w naszym zachowaniu, to się wcale nie obrażają, tylko cierpią. Cierpią, może popłaczą się, mobilizują nas do zmiany, a więc reagują bólem, mobilizowaniem nas do dobrego, a nie obrazą, jeśli kochają. Jeszcze raz powtórzę, że Bóg nie jest gorszy od rodziców. Przeciwnie, jest niebotycznie, nieskończenie bardziej kochający i jeszcze bardziej mądry w swojej miłości. W związku z tym grzech to nie jest obraza Boga. Co to czym jest w takim razie grzech? Otóż grzech jest to bolesna świadomość, że kiedy krzywdzę samego siebie czy ciebie, to największe cierpienie zadaję Bogu. Nie sobie czy nie tobie, tylko Bogu, który mnie i ciebie kocha bardziej niż my potrafimy kochać samych siebie. To jest wtedy dopiero grzech. Czyli jeżeli ja obgaduję kogoś, poniżam kogoś, krzywdzę, biję i okradam i mam świadomość, że w tym momencie straszliwe cierpienie zadaję Bogu, temu człowiekowi też oczywiście, ale jeszcze większe cierpienie zadaję zupełnie niewinnemu Bogu, a mimo to ciebie krzywdzę, to wtedy mam grzech. I tylko wtedy. Czyli mówiąc tak troszkę z uśmiechem, ale poważnie w treści, grzech jest przywilejem tych ludzi, którzy wiedzą, że Bóg nas kocha nieodwołalnie i że Bóg cierpi, kiedy między nami coś nie gra, kiedy my siebie krzywdzimy. I jeśli mimo tej świadomości ja krzywdzę siebie czy ciebie, wiedząc, że w ten sposób zadaję cios Bogu i cierpienie, to wtedy rzeczywiście mam grzech. I nie powiedziałem, że grzech jest to bolesna świadomość, że kiedy krzywdzę kogoś, to Bóg cierpi najbardziej, ale jest to też błogosławiona świadomość. Dlatego, że jeżeli ktoś mi powie, na przykład jakiś ksiądz, nie nastolatkowi, zakładamy, że teraz jestem nastolatkiem, jeżeli mi powie, nie grzesz, bo jak krzywdzisz kogoś, to obrażasz Boga i Bóg będzie cię karał, to ja wtedy zrobię to, co Adam. A, cię tam nie będzie karał, schowam się w krzaki, tyle. A więc ani mnie nie wzrusza Bóg, który by mnie karał, ścigał i karał, ani mnie zbytnio nie przestraszy, bo sobie pomyślę, tak jak Adam się schował w krzaki, to ja się schowam w krzaki. Mówiąc tak z uśmiechem i obrazowo. Natomiast jak mi ktoś powie z dorosłych, ksiądz, rodzic, katecheta świecki, Bóg tak ciebie kocha i tak kocha inne osoby, że kiedy krzywdzisz kogoś, siebie czy innych, to Bóg ogromnie wtedy cierpi. Razem z tą osobą krzywdzoną przez ciebie, to wtedy ja sobie mam, to wtedy jest dla mnie błogosławieństwo. Powiem sobie, chwileczkę, to Bóg jest aż tak niezwykły? On się wtedy nie mści, on się wtedy nie obraża, tylko cierpi. A to taki drań to nie będę, żeby takiemu Bogu zadawać cierpienie. Nie, taki Bóg mnie do łez porusza i takiemu Bogu cierpienia zadać nie chcę.
powiem też twardą tezę, może ktoś tam się z naszych telewidzów oburzy na mnie, ale trudno. Otóż większość ludzi nie ma świadomości, że to jest istota grzechu. Mianowicie czynienie krzywdy komuś z ludzi, mimo świadomości, że w ten sposób zadaję też cierpienie Bogu. I wielu ludzi nie ma tej świadomości z winy nas księży. Przyznaję i mówię to z bólem. Dlatego, że często jesteśmy właśnie takimi moralizatorami. My księża idziemy na łatwiznę, mówimy nie rób tego, to nie wolno, to zakaz. Zamiast tłumaczyć, dlaczego nie rób. Dlaczego coś innego jest lepszą alternatywą. I mówimy nie rób tego, bo cię Bóg ukaże. Zamiast mówić nie rób tego, bo jak skrzywdzisz siebie czy innych, to Bóg będzie cierpiał. No i będziemy wszyscy cierpieć. Szkoda. A zamiast cierpienia możemy szukać radości. Więc przepraszam tu wszystkich naszych telewizów za tych księży, za tych katechetów świeckich, za tych rodziców, którzy jakoś w sposób karykaturalny pokazują grzech, że jest to obraza Boga i ustawiają młodych ludzi w takiej pozycji obronnej, że jak Bóg będzie mnie ścigał i karał, to ja się obronię przed Nim, ale się wcale nim nie wzruszę. Przepraszam Was za to, młodzi telewidzowie, za tego typu karykatury wrażliwości moralnej, jaką Wam prezentują niektórzy dorośli z nami księżmi niestety na czele. I mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają teraz, księża, rodzice, katecheci, wyciągną wnioski też z tego, żeby już nie wypaczać pojęcia grzechu. Więc im bardziej uświadomimy sobie, że krzywdząc innych krzywdzimy Boga, bo Bóg tak nas kocha, że nasz los jest Mu cenniejszy niż Jego własny, dlatego do nas przyszedł, chociaż wiedział, że Go zabijemy. Jeśli to sobie uświadomimy, to prawie nikt nie będzie już grzeszył. Prawie nikt wtedy. Jeśli sobie uświadomimy wtedy, kiedy krzywdzę kogoś z ludzi, krzywdzę samego Boga. I na podsumowanie czwarte słowo, o którym tutaj mówimy, mianowicie zadośćuczynienie. Otóż teraz nasi telewidzowie mogą sobie pomyśleć, o, to fajnie, że ksiądz Marek tak rozróżniał. Krzywda to jest jedna rzecz, wina moralna druga rzecz. Wtedy, kiedy krzywdzę świadomie, dobrowolnie, a grzech to tylko wtedy, kiedy mam świadomość, że zadając cierpienie człowiekowi, zadaję też cierpienie Bogu. O, to księże Marku, gdybym mógł księdzu powiedzieć, to bym powiedział, dziękuję, bo teraz sobie uświadamiam, że no tak, sporo ludzi pokrzywdziłem, ale nie tak bardzo świadomie, dobrowolnie, a nie miałem pojęcia, że wtedy zadaję cierpienie Bogu. O, to właśnie ksiądz mnie teraz uwolnił od moich problemów moralnych, bo teraz jestem na luzie. Otóż nie, mój drogi, czy moja droga. Jest jeszcze czwarte słowo potrzebne we wrażliwości moralnej, mianowicie zadośćuczynienie. Nawet jeśli kogokolwiek skrzywdziłem nieświadomie, niedobrowolnie i nie wiedziałem, że przy tym cierpi też Bóg z mojej winy, to i tak mam obowiązek zadośćuczynić. Od zadośćuczynienia nikt nie ucieknie, jeśli jest uczciwy moralnie. Jeżeli kogoś skrzywdziłem także zupełnie nieświadomie, niedobrowolnie i zadałem cierpienie Bogu nie wiedząc o tym, to i tak mam obowiązek zadośćuczynić. Wracając do tego przykładu z tym dzieckiem, które wpadło na mój samochód, jako przykład, oczywiście, mam nadzieję, że nigdy mi taki bolesny przeżycie nie zdarzy, czy nikomu z naszych telewidzów. Otóż w tej sytuacji, kiedy wyrządziłbym komuś krzywdę nieświadomie, niedobrowolnie, zupełnie niedobrowolnie, bez żadnej winy moralnej, bez żadnego grzechu, a mam wrażliwość moralną, to temu komuś i tak pomagam. Na przykład to dziecko zawożę do szpitala, odwiedzam w szpitalu, jeśli widzę, że potrzeba jakiejś tam specjalistycznej opieki i sanatorium, a to nie jest płatne z kasy chorych, a rodzice nie mają pieniędzy, to daję z moich pieniędzy, jeśli mnie na to stać. Nie mam żadnej winy. Powtarzam jeszcze raz, w tym przykładzie to rodzice zawinili. Ale ja, jeśli mam wrażliwość moralną, uczestniczyłem w tym dramatycznym zdarzeniu. To dziecko jest ranne, potrzebuje opieki. To w miarę moich możliwości zrobię wszystko, by temu dziecku pomóc w pełnym odzyskaniu zdrowia, mimo że nie mam, powtarzam jeszcze raz, żadnej winy moralnej. To jest właśnie ta dojrzałość moralna, czyli nie szukam winy czy grzechu tam, gdzie go nie ma, natomiast jeżeli jest jakaś krzywda, także niezawiniona, to ja zrobię wszystko, żeby temu komuś skrzywdzonemu, temu komuś cierpiącemu maksymalnie pomóc w powrocie do pełnego zdrowia, w tym przypadku do pełnej radości życia. I tu jest dopiero ta pełna harmonia wrażliwości moralnej i pełna harmonia tej dojrzałości w aspekcie moralnym. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Niestety czas naszego programu dobiega końca. Przypominamy, że książki naszego gościa, księdza doktora Marka Dziewieckiego, można nabyć w każdej wartościowej katolickiej księgarni oraz różne publikacje na stronach internetowych. Dziękuję serdecznie za uwagę. Moim Państwa gościem był ksiądz doktor Marek Dziewiecki. Z Panem Bogiem. Thank you.
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Tej miłości, która nigdy nie ustaje.